Cześć dzieciaki, witam was na teście warzywnym. Pierwsze co pokażemy, co Tymuś lubi zajadać i na pewno, proszę Tymuniu, lubi zajadać paprykę. Proszę. Papryka smaczna? Kolejne warzywko, które też lubi, jest to marcheweczka. Proszę, skosztuj. Wystarczy tylko jeden gryz, kochani, nie musisz wybrać całej marchewki. No. Marcheweczkę. Tutaj mamy ogórek kiszony, to może wejść sobie z talerzyka. Ogórek kiszony? Gryź. No? Też lubisz? Mhm. Powiedz. Tak, lubię. Trochę kwaśny, ale lubię. Pomidorek? Teraz to są takie właśnie, które średnio lubię. Średnio lubisz, ale skosztuj, no? No, widziałeś? No i rzodkieweczka. Skosztuj rzodkieweczki. Ostrej rzodkieweczki? Ostrej. No i co najmniej Tymuś lubi z warzyw? Brokuły. Ale, że jest to challenge, no to daliśmy Tymusiowi do spróbowania też brokuły. Brokuły i szparagi. I szparagi. Spróbujesz? Zrobisz to dla dzieciaków? I tak, po jednej stronie mamy tutaj szparagi i jeden brokuł sauté, czyli bez niczego, a tutaj z widelczykiem widzicie brokuł i szparagi z masełkiem i bułką tartą. Skosztuj najpierw same, proszę. Muszę. No, spróbuj. No, spróbuj. Za ciężkie to jest złe. Za ciężkie? No próbuj, mówię ci, że nie jest złe. No. Drzewo życia. Może. A szparak? To teraz może spróbuj z bułką tartą, to? Prawie smakuje jak pierożki. No spróbuj. Zadanie do wykonania jest dopiero wtedy, jeżeli skosztujesz któreś warzywo, którego nie jadłeś, które nie bardzo ci smakuje. Tak skosztować. No, spróbuj z bułeczką tartą. Koperek czy coś tam. No spróbuj. No kosztuj. 3, 2, 1. To jeszcze coś do jednego powiedzenia dla dzieciaków? Możesz powiedzieć. Nie? No okej. Czyli jednak... No to wyprój. Mówiłem. Okej. Pika? No to... Ogórka kiszonego, żeby się rozsmakować. Tyle wyszło z testu. No niestety nie udało się skosztować nam żadnego nowego warzywa, którego Tymuś nie bardzo lubi. Ale koperek nawet bym mógł spróbować. Koperek akurat jest ok. No i co? Ważne, że jakieś warzywa jemy. Będziemy trzymać się na razie marchewek, pomidorów, rzodkiewych i ogórków. A na brokuły myślę, że przyjdzie jeszcze czas, tak? Ja już kiedyś jadłem. No, co? Trzymamy się? Pa, piątki, brawo dla Tymka, brawo. No, dał radę, trochę.